Chciałem dzisiaj poruszyć taki temat, dla mnie osobiście dość bardzo ważny i myślę, że dla wielu z Was również jest to bardzo ważny temat, szczególnie jeżeli interesujecie się duchowością. To jest bardzo duży współczynnik prawdopodobieństwa, że jesteście osobami empatycznymi i macie wysoki współczynnik otwartości i to sprawia, że jesteście po prostu dobrymi, ciepłymi ludźmi, które są dosyć ugodowe. I przyciągacie do siebie, no, różnych ludzi, tak? I bardzo możliwe, że przyciągacie do swojego życia również narcyzów. Czyli osoby, które są w pewnym sensie przeświadczone o swojej wyższości nad innymi ludźmi. Osoby, które mają wyolbrzymiony obraz siebie, które wykorzystują manipulacje i siłę wpływu na to, żeby podporządkować sobie otoczenie, aby kontrolować otoczenie. Osoby, które nie boją się stawiać siebie na pierwszym miejscu, które bezwiednie krytykują, które zaburzają w ogóle światopogląd innych ludzi, ośmieszają, poniżają, które wykorzystują osoby ugodowe do swoich własnych celów, które wypierają się poczucia winy, poczucia wstydu, które nie odczuwają empatii, wewnętrznie są wystraszone, przestraszone życia, ale tak ukrywają swoje własne uczucia, że odcinają się praktycznie totalnie od człowieczeństwa i zamieniają się trochę jak w takich psychopatów, tylko powiedzmy w troszeczkę mniejszym tego słowa znaczeniu. Troszeczkę tutaj nakreśliłem obraz sytuacji, być może zdarzyło się w Twoim życiu, że przyciągnąłeś do niego narcyza, albo przyciągałeś w swoim życiu narcyzów. Może nawet masz takich ludzi wokół siebie, tylko nie jesteś nawet świadomy tego, jak tego typu styl zachowań nazwać. No, dzisiaj mamy takie społeczeństwo, które no, dosyć ekstrawagancko promuje taki styl życia, żebyśmy byli najlepsi, żebyśmy najlepiej wyglądali, najlepiej się ubierali, aby tylko i wyłącznie celebrować to, co najlepsze, a to, co normalne, to już praktycznie staje się takie, nie wiem, słabe, dosyć odpychające, odrzucające, takie mniej znaczące. I budują nam się pewnego rodzaju dysproporcje wśród ludzi, wśród, nie wiem, ogółu społeczeństwa, nie? Używam trochę generalizacji, ale na pewnym planie możecie wyczuć, o co chodzi. Kim jest narcyz? Dla mnie osobiście. Dla mnie narcyz to jest osoba, która jest po prostu niedojrzała, która w pewnym sensie jest wewnętrznie zraniona na tle poczucia bezpieczeństwa, która w swoim rozwoju psychologicznym zatrzymała się na etapie dzieciństwa. To jest trochę taki niedojrzały dzieciak, który pragnie uwagi otoczenia, chce być najlepszy, najbardziej podziwiany, nawet jeżeli nie ma ku temu predyspozycji czy kompetencji. Jest to osoba, która po prostu używa wszelakich sztuczek czy sposobów na to, żeby podporządkować sobie otoczenie i nie ma żadnego wstydu przed tym, nie? Taki, wiecie, Donald Trump na przykład, czy mógłbym tu wymienić innych polityków, pewnie wiecie, co jest pięć, nie? Wiecie, o co chodzi. I poruszam ten temat, ponieważ być może przyciągacie takie osoby do swojego własnego życia i jesteście ugodowi względem nich, może czujecie się wykorzystywani przez takich ludzi, może czujecie, że życie jest niesprawiedliwe, bo ktoś was źle traktuje, może byliście, nie wiem, poniżani w dzieciństwie, może mieliście narcystycznych rodziców, albo znajomych, albo przyjaciół, może byliście kiedyś w związku z narcyzem. Znam osoby, które były w związkach z narcyzem i no totalnie to rozwala człowieka samoocenę, poczucie własnej wartości. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli w naszym życiu skrajnie toksyczną osobę, która nas wyniszcza podstępnie, rzucając różne obraźliwe komentarze, uśmiechając się w taki cyniczny sposób, w taki sposób nas traktując, że czujemy się po prostu źle, ale gdy próbujemy to komuś powiedzieć, że ktoś nas źle traktuje, to ta osoba zmienia temat, gasi nas, jakby zaniża poczucie naszej mocy czy znaczenia.
daje takie uszczypliwe komentarze na tle naszego poczucia własnej wartości, nie docenia nas praktycznie w ogóle i manipuluje po prostu naszym poczuciem wartości do tego, żeby samemu poczuć się lepiej. I wiecie, ja spotykałem wielu ludzi w moim życiu, takich. Bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Mógłbym powiedzieć nawet, że w pewnym sensie stałem się trochę takim magnesem na takie osoby. Może to ze względu na moją otwartość, może to ze względu na to, że chcę robić innym ludziom dobrze i taką mam osobowość. Może to ze względu na to, że jestem dosyć otwarty i tolerancyjny i mam, powiedzmy, no żeby mnie wytrącić z równowagi, to trzeba trochę nacisnąć. Ale jak już komuś się uda to zrobić, to... Dobra, zostawię to bez komentarza. I w kwestii na przykład duchowości zauważyłem, że wiele ludzi tak często racjonalizuje tego typu dysfunkcje, tłumacząc to sobie, a że wszyscy jesteśmy ludźmi, a to nic złego, a bo ta osoba już taka jest, a bo tak, bo ja mam coś do przerobienia, nie? Albo twierdzą, że ktoś ma inny coś do przerobienia, że to jest tylko i wyłącznie nasze lustro, że nam się to wydaje. Ale to jest w zasadzie gówno prawda, bo ci ludzie naprawdę istnieją i to może siać w życiu naprawdę totalny terror i zniszczenie. I wyjście z takiej relacji jest cholernie trudne czasami i wymaga przepracowania nie tylko zniszczonego poczucia własnej wartości, ale takiego przyznania się przed sobą. Naprawdę, trzeba się przyznać przed sobą, że osoby toksyczne istnieją fizycznie, że taka osoba jest w stanie zrujnować twoją psychikę i twoje życie i że ty jesteś odpowiedzialny za swoje własne życie i musisz postawić granicę i po prostu odciąć. I praktycznie nie ma żadnego innego wyjścia. Jakiekolwiek przerabianie siebie to nic nie da, bo będziesz przerabiał siebie do usranej śmierci, a te osoby i tak będą cię dalej zatruwać i niszczyć. I to jest smutne, i to jest przykre, i to jest to, czego osoby dobre, miłe, empatyczne, ugodowe, duchowe nie chcą słyszeć, bo mamy taką tendencję do idealizowania świata. Jeżeli jesteś taką osobą, nie wiem, o której mówiłem, czyli jesteś dobry, ciepły, miły, ugodowy, to masz taką tendencję, że idealizujesz świat i czasami trudno jest ci się po prostu otworzyć na to zło. Na to zło, w cudzysłowie. Zło, ból, cierpienie. Na to, że źli ludzie istnieją, naprawdę, fizycznie i mogą wyrządzić ci krzywdę i to nie jest tylko twoja projekcja. I ja na przykład w swoim życiu odkryłem to, że jedynym sposobem na to, żeby nie przyciągać do swojego życia takich ludzi, albo mieć taki detektor na toksycznych ludzi wokół siebie, albo potrafić sobie z nimi radzić, to jest zrozumieć to, jak oni żyją, dlaczego tacy są i jak występują ich mechanizmy, bo te osoby są dosyć takie... No im się wydaje, że są takie zajebiste i takie mega wyjątkowe, ale tak naprawdę się powtarzają i mają ciągle powtarzalne wzorce i w pewnym momencie można się już zacząć łapać na to, jaki sposób zachowania tej osoby wywołuje w nas reakcję, dlaczego, z jakiego powodu manipulują, czy z jakiego powodu się wywyższają. Można to już zrozumieć, nie? I jak to się już tak poobserwuje i zrozumie, no i zrobi trochę robotę nad sobą, bo trzeba się zdyscyplinować, nabrać uważności, nabrać dystansu, odkleić się, odciąć, wyjść ze współzależności, no przygotować na to, że ta relacja po prostu prawdopodobnie się zakończy, nie? Bo w większości wypadków tak po prostu jest. No jak już sobie to poukładasz i przerobisz, no to wychodzisz z tej relacji, tak? I tyle. I temat ci nie dotyka. Osoby, które wychodzą z takich relacji bardzo często mają jeszcze PTSD przez dłuższy czas, czyli syndrom stresu pourazowego, bo te relacje są takie wyniszczające. I bardzo mocno zmieniają światopogląd, bo przez dłuższy czas ma się w sobie taką niechęć, żeby budować jakiekolwiek relacje z ludźmi. Ale jak już się z tego wyjdzie, to można naprawdę i zbudować fajne relacje z ludźmi i można dużo rzeczy zrozumieć, więc to nie jest temat nie do ogarnięcia. No ale tak czy siak, prawdopodobnie zderzycie się z takimi ludźmi w życiu. Jak nie teraz, to kiedyś, albo już się zderzyliście, nie? I jedna lekcja, którą ja wyciągnąłem z tego, z takich relacji, do takich ludzi, to jest to, żeby nauczyć się trochę być jak oni. Znaczy w takim sensie nie być tym k***sem takim, który chce tyranizować ludzi wokół siebie, ale żeby
zbudował swoje poczucie własnej wartości, aby postawić siebie na pierwszym miejscu i żeby nauczyć się budować granice. Takie w sensie emocjonalne, żeby inni ludzie i komentarze innych ludzi nie miały takiego wpływu na twoje życie. Żebyś po prostu odciął się od tego powierzchownego wpływu twojego otoczenia, który jest dla ciebie toksyczny. I to jest to, co masz do nauczenia, tak na dobrą sprawę. Musisz stać się narcyzem. Musisz wziąć tą ciemną stronę siebie i ją zaakceptować. Że masz złość, że masz gniew, że czasami czujesz ból i cierpienie, że czasami się boisz, czujesz się bezradny, że potrzebujesz wsparcia, miłości, opieki. Musisz te wszystkie uczucia zaakceptować w sobie i przestać się ich wypierać. Bo bardzo często jest tak, że osoby, które przyciągają do swojego życia narcyzów, to są osoby, które w dzieciństwie były bite, były poniżane, nie były szanowane, może źle byłeś traktowany przez rówieśników, przez rodziców i sobie utrwaliłeś taki obraz siebie, że tak wygląda życie i te relacje są okej, i potem przez całe swoje życie budujesz takie relacje, myśląc, że jest okej, a tak naprawdę to nie jest okej. Rozumiesz? To nie jest okej. Jak ktoś cię traktuje jak gówno, to nie jest okej. Jak czujesz się źle w jakiejś relacji, to nie jest okej. Ja rozumiem, że nie wszystkie relacje są doskonałe i nieraz są zgrzyty i konflikty, ale jeżeli dany wzorzec ciągle się powtarza, to nie jest okej. I tutaj też warto jest odgraniczyć to, kiedy czujesz się przewrażliwiony, bo taka jest twoja natura, a kiedy naprawdę ktoś traktuje cię źle. Bo narcyz też tak potrafi cię źle traktować, potem ci powie, że jesteś przewrażliwiony, a tak naprawdę ta osoba no jest pojebana psychicznie po prostu, no i co tu dłużej muszę mówić, nie? Tacy ludzie istnieją. I ja w swoim życiu wyrobiłem sobie taki detektor na takie osoby, bo jedną z takich cech, które one to jakby eksponują w sobie, to jest brak ugodowości i brak empatii. Jak wyczujesz kogoś, jakąś osobę, która nie ma empatii, jest nieugodowa, nie jest w takim sensie, że jest taka stanowcza i asertywna, tylko w ogóle z jej natury jest po prostu nieugodowa, to może już możesz sobie czerwoną lampkę po prostu zaświecić, bo taka osoba nie będzie brała ciebie pod uwagę w większych kwestiach jej życia. Będziecie traktować powierzchownie, będziecie traktować jak środek do celu. Jak rzecz, którą może wykorzystać, zużyć i zostawić, kiedy jej się po prostu spodoba. I to też jest bardzo powszednie w mediach społecznościowych. Nie tylko ze względu na to, że jesteśmy nastawieni na to, żeby budować swój wizerunek, ale że w tej chwili, naprawdę w XXI wieku, to jest kwestia życia i śmierci. Czy ty potrafisz się pokazać, że jesteś zajebisty, czy nie? W pracy, wiecie zresztą jak jest, nie? W różnych środowiskach kulturowych, w mediach społecznościowych, nie wiem, prowadząc biznes czy coś, nie? Te osoby, które są ciche, miłe, ugodowe, gdzieś stoją z boku, to są tak zazwyczaj spychane na bok, mało premiowane, mało doceniane, a docenia się tych, te osoby, które po prostu idą po trupach do celu, nie myślą zbyt wiele, w ogóle nie reflektują. Najlepiej jakby miały swoje pudełko, swoją ideologię. Idą, wpływają na ludzi, zaspokajają w ten sposób swoje potrzeby i po prostu mają wszystko w dupie. I te osoby są po prostu wynagradzane w naszym społeczeństwie. A my jesteśmy głupi, bo dajemy się oszukiwać, że to jest okej. To nie jest okej. To jest patologia. Sorry. XXI wiek, to jest patologia. Nie dajcie się ogłupić. Czas się obudzić po prostu. Jeżeli interesujecie się duchowością i rozwojem osobistym, nie dajcie sobie wkręcić, że osoba, która się nad wami wywyższa, pastwi, utwierdza ciągle w przekonaniu, że wie lepiej, manipuluje waszym poczuciem wartości, krytykuje was ciągle na każdym kroku, nie docenia, ma was w dupie. Nie dajcie sobie wkręcić, że to jest okej, bo to nie jest okej. To nie jest okej. Okej to są ludzie, którzy są otwarci, są empatyczni, rozumieją siebie nawzajem, są kompetentni, szanują siebie, słuchają, doceniają i w środowisku takich osób czujesz się po prostu jak człowiek. Wzięty pod uwagę człowiek. Nawet jeżeli mamy w naszym społeczeństwie hierarchiczność, nadrzędność, bo budujemy struktury organizacyjne w firmach, korporacjach, nie? To przecież zawsze moglibyśmy na przykład stworzyć strukturę, w której wszyscy czują się szanowani i jest wszystko dobrze, tak? Ja rozumiem, że na przykład nie każdy musi mieć takie same kompetencje, czy
poziom inteligencji. Ludzie naturalnie rodzą się z wyższym IQ, z mniejszym IQ, z innymi talentami. Niezależnie od pracy i wysiłku, jakie włożą w to, żeby mieć jakiś poziom inteligencji. I to jest okej, że nie jesteśmy równi na tym polu, nie? Ale w kwestii budowania relacji z ludźmi uważam, że z lęku pozwalamy sobie na tego typu patologię. Naprawdę. Jeżeli czujesz się wykorzystywany przez narcyzów, jeżeli miałeś styczność z takimi osobami, to polecam ci jak najszybciej po prostu pokochać siebie. Bo to jest kwestia pokochania siebie, zbudowania poczucia własnej wartości, postawienia granic i zajęcia się sobą. I nie licz na to, że takie osoby się zmienią. Bo to jest cud świata. Takie osoby zmieniają się tylko w sytuacji, w której już nie mają nic innego do stracenia, nagle się budzą. Albo naprawdę ktoś ich tak pociśnie i powie im prawdę o nich samych i w końcu kliknie w ich głowach, jakimi są toksycznymi osobami. A to się bardzo rzadko zdarza. I ja wyciągnąłem tą lekcję ze swojego własnego życia. Bo jest coś, co te osoby mają i co my idealizujemy. Bo nam się wydaje, że jak ktoś jest pewny siebie, wywyższa swoje cechy, tak? Swoje umiejętności, ciągle je afiszuje. Jeżeli nas krytykuje, tak? Jeżeli stawia się w takich sytuacjach wyższości, nam się wydaje, że to jest taka cecha, nie wiem, jakaś nadrzędna, ją idealizujemy. Ale to jest po prostu odbicie tego, czego nam brakuje. I ty musisz o siebie zadbać i zbudować siebie, swoje poczucie wartości. Musisz po prostu stać się odbiciem takiego narcyza. Proste, nie? Słuchajcie, chciałem się podzielić tą refleksją. Dużo by mówić w tym temacie. Ale osoby, które miały styczność z narcyzem, wiecie o co chodzi. Tego to tak ciężko zakomunikować, że się w głowie nie mieści. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za waszą uwagę. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, na dole macie linki. Zapraszam na grupę Wszyscy Jesteśmy Świadomością i widzimy się w kolejnym materiale. Miłego. Elo. Buźka.